Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dowiedziałem się, jak zostanę jurorem w MasterChef Junior, no to był to telefon od Ewy, która mnie poinformowała o tym, że no już nadszedł mój czas. A tak serio, to byłem w ostatniej edycji MasterChefa dla dorosłych, gdzie zostałem zaproszony jako gość. Nie wiem, czy dobrze wypadłem, czy dobrze się bawiłem, ja po prostu jak zawsze byłem sobą. I okazało się, że gdzieś to się spodobało. No i zostałem zaproszony, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo MasterChef Junior stanowczo był taką bardzo, bardzo wysoką poprzeczką na mojej zawodowej liście. Czy łatwo jest porównać mnie z Mateuszem Gesslerem, czy Mateusza Gesslera ze mną? Nie wiem. Ja nie widzę tutaj zbyt wiele cech wspólnych pomiędzy nami. Oczywiście bardzo lubię Mateusza, szanuję, znam prywatnie i wielokrotnie mieliśmy przyjemność rozmawiać, coś robić razem. Ale czy można tutaj się doszukiwać jakichś porównań? Ja myślę, że to jest taka trochę wymiana, no nie wiem, huraganu, wody na huragan, bądź na ogień. Mateusz jest osobą bardzo elokwentną, która się pięknie wypowiada, bardzo dostojną, super ubrany. No w końcu jakby nie patrzeć, zostaje już kolejny raz dżentelmenem roku, jeżeli chodzi o polskich dżentelmenów. A ja jestem zupełnym przeciwieństwem. Ja to jestem takim ogrem, który wszedł na salony w kaloszkach i po prostu jestem sobą, raczej osobą, która wszędzie jej pełno, ciągle gada, ciągle krzyczy. No więc myślę, że raczej ciężko znaleźć tu cechy wspólne. Jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z dziećmi, no to było dosyć ciekawe, bo ja wisiałem pod sufitem na wysokości mniej więcej drugiego, trzeciego piętra w budynku na dwóch linkach, zaznaczę z mega lękiem wysokości, gdy dzieci weszły do studia, no i byłem niespodzianką. Na szczęście któreś dziecko mnie wypatrzyło i myślałem, że padnę ze śmiechu, bo zaczął krzyczeć: "A Jakub, jak tam wisi?" Ja po prostu zacząłem tak się śmiać, że na tych linkach zacząłem się bujać, że on mnie rozpoznał. Bardzo miłe było przyjęcie mnie przez dzieci. Dzieci już w pierwszej konkurencji przygotowały dania specjalnie z boczku, bo je poprosiłem, żeby pomogły mi też tu się odnaleźć, bo ja jestem tak samo pierwszy raz jak i one. No więc gdy przyszła dziewczynka z potrawą, która była cała ułożona w smażony bekon i powiedziała: "To specjalnie dla pana Tomka, żeby tu się lepiej, szybciej odnalazł w MasterChefie Juniorze", no to miałem łzy w oczach. A później już poszło z płatka.